Co? Wy dzieciaki macie ciężko? Ja to do szkoły 20 km w jedną stronę w śniegu po pas chodziłem. Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku KKK, czyli kolekcja klocków Klockozaura, gdzie przedstawiamy sobie historyczne zestawy, zestawy z mojego dzieciństwa, zestawy, którymi bawiłem się jak byłem mały, no i zestawy przede wszystkim z lat 80. oraz 90. W tym wypadku jest to 98. i pierwsi Legowi Samurajowie. Spotykamy się tu dziś z setem 6013. Potężny Shogun. Jak widzicie, to było w ogóle, że było zabawnie przedstawione jako to jest większe niż ten zestaw tu za kilkaset złotych. No i w ogóle to jest, mówię, zabawne, że on w ogóle jest przedstawiony w ogóle tutaj na tej stronach głównych. Przecież on był kupowany w tego typu malutkich paczuszkach. Chociaż nie wiem, czy nie był ten minimalnie większej z racji gabarytu, że tak powiem, jego konia. Więc chyba był faktycznie w tych większych. Natomiast wiem, że on był stosunkowo bardzo tani, chociaż faktycznie chyba nie był w tych. Musiałbym sobie przypomnieć, albo wy mi napiszcie, że jest to jakiś starszy Afol. Natomiast set stosunkowo był faktycznie tani. Co bardzo ciekawe, jest to w ogóle mój pierwszy set, który nie zawiera żadnej instrukcji. Czyli po prostu to było sprzedawane w opakowanku i żadnej instrukcji poza tym nie zawierało. A jest to, musicie wiedzieć, jeden z takich fajniejszych setów. Jeżeli ktoś by mnie zapytał dziś w środku nocy, obudził: hej, Klockozał, wymień top 10 swoich zestawów, które pamiętasz z dzieciństwa, on by na pewno się tam znalazł, pomimo swojej prostoty, braku instrukcji i w ogóle. Przejdźmy jednak do omówienia elementów składowych. No jest tutaj konik, natomiast konik jak konik, każdy widzi, każdy konika widział. To są te koniki, którym tylko głowa się schylała w dół, nic więcej. Konik ten obowiązuje do dziś, także tutaj nie mamy za co się jakby oglądać. Niebieska, o, rzadko wtedy spotykana, mimo wszystko spotykane właściwie siodło. I tutaj flaga. Flaga jest to bardzo ciekawy element, ponieważ to jest fragment, jak ja to w ten nazywałem, plandeki. To jest kawałek plastiku. Dziś, chociaż nie wiem, bo są te technikowe żaglowce i tak dalej, pewnie tam również tego typu plastikiem się spotykamy. Natomiast po pierwsze, spójrzcie, jak on trwale się odkształcił, przy czym pewnie spokojnie byśmy go sobie rozprostowali teraz po kilku dniach prostowania. Ewentualnie flagę w drugą stronę byśmy wzięli, by się rozprostował. Ma on znaczek oryginalności, no i znaczek tego szoguna, to jest ten znaczek, co on ma również tutaj na czole. To widać, jakieś ich godło było. Nie brakuje oczywiście tutaj też tych, bo to są chyba katany, prawda? Nie, tak, to są oczywiście katany tu u góry, więc nie brakuje tutaj też tych katan u góry i to jest, mówię, taki fajny, naprawdę gruby plastik. Nie mam go do czego teraz tak porównać, ponieważ tak grubych plastików raczej dziś już nie robią. To białe, widzicie, to nie jest odblask, to jest naturalnie tam narysowane. No i dokładnie z drugiej strony identyczna ta flaga samurajowa jest. I mówię, to był niezwykle ciekawy element i zdecydowanie ja wolę bardziej takie elementy, jeśli już muszę mieć takie elementy, wolałbym zwykły płaski przyczepiany niż szmatki Lego, bo szmatki Lego jak się tak zabrudzą, może być z nim większy problem. Także tak się prezentuje jego tutaj powiewająca flaga, chorągwia. No, całkiem ciekawa idea. Natomiast sam samuraj, no to tutaj mówię, co musicie wiedzieć, są pierwsi samurajowie, jacy wyszli z historii Lego. Bardzo ciekawi. Przede wszystkim jego katana różni się od tej dzisiejszej. To już omawiałem przy ostatnim też zestawie. Tym, że patrzcie, jak ona tutaj jest ścinana. Nie jest na okrągła ani nic innego, więc to tak wyglądały pierwsze katany. Sam Hipek wyglądał tak. Bardzo to jest ciekawe, że miał nóżki zadrukowane. Bardzo, bo w tych czasach to było niespotykane. Więc takie coś robiło już nawet efekt wow. Nawet jak się tu przyjrzymy, jest to ciut krzywe. Zbroja bardzo taka toporna, nie oszukujmy się. Ale wtedy też tutaj te nacięcia, pamiętam, robiły na mnie ogromne wrażenie na tej zbroi. Zaraz zbroję zdejmiemy. No i z tyłu tu też takie pogrubione. No wtedy takie zbroje to prawie w każdym secie robił. Wiecie, wszędzie gdzie była zbroja, to po prostu wkładałem mu to, bo no naprawdę było to coś wow. Główka. Oczywiście jedna główka. Wygląda ona w ten sposób, że spójrzcie tylko, tutaj mamy przede wszystkim wąsiska, brwi i bakobrody w kolorze takim białym. Śmiesznie ciekawe, jak się tak przycinali. Prosta minka. Nawet jak na lata 90. to była rzadka minka spotykana. Z tyłu oczywiście nie ma nic, bo wtedy Lego pozwalało nam bawić się takimi kipkami, że jak zdejmiemy hask, to możemy się nimi bawić, a nie, że musi mieć coś non-stop na głowie. Nie, on mógł sobie wejść do karczmy, ściągnąć kask i siedzieć i mogliśmy się bawić bez kasku. I właśnie za to lubię pojedyncze główki. Kask
jak już też widzieliście, ale jeszcze oczywiście bardziej go obejrzymy. Przede wszystkim tutaj z tym się spotykamy, ten złoty element. Jest to jedyny chyba nieliczny z złotych elementów, bo mi gdzieś się świeci, można by się w nim przejrzeć, który się tak nie zdarł, bo te wszystkie noże z aquazonów i tak dalej stracały kolor. To nie. Natomiast hełm jego wygląda tak. To nie jest jakiś mega rarytas. Dziś nawet podobne nam się zdarzają. Nawet chyba, nie wiem, czy w Ninjago nie było identycznych, a jestem prawie, że pewny, że były. Ciekawostką jest tu właśnie, że tu mimo wszystko jest na szybkę, przy czym wtedy nie było takich kombinatorek, jak są dzisiaj. Jeżeli zdejmiemy mu też główkę i zobaczymy sobie torsik, jeżeli się w tej karczmie, czy gdzie tam był, rozebrał, spójrzmy sobie najpierw na nudniejszy tył, ewidentnie nudniejszy. Dlatego widzicie, tyły niezdrukowywane były, a kurcze agacie, i to wtedy u mnie był szok. Natomiast jego przód, jak widzicie, jest tutaj malutki nożyk schowany do jakiejś samoobrony, prosta, czysta koszula, bez jakichś udziwnień. Tutaj jakaś narzutka też czarna. No naprawdę fajnie się to w tamtych czasach prezentowało. A i dziś jest to figurka, która jest tam jako drugo, trzecioligowa, spokojnie mogłaby w jakimś nawet Ninjago zaistnieć. Mówię, w tym wszystkim szał na pewno mówię, robiła ta zbroja. No było tu wiele naprawdę, jak na tamte czasy to było bardzo dużo takich unikatowych elementów. I tak jak mówię, jest to jeden z bardziej pamiętanych przeze mnie zestawów tamtych lat, pomimo tego, że jak widzicie, jest to po prostu prosty szogun, ale jakże potężny na koniu. Dziękuję Wam bardzo za kolejny wspólny odcinek na moim kanale, kolejny KKK mamy za sobą. Zachęcam Was oczywiście do oglądania innych KKK. Ci, którzy są, bo pewnie wielu z Was nie było ze mną w pierwszych KKK, polecam Wam zajrzeć na pierwsze odcinki, które wtedy nazywały się jeszcze KKL. Przypomnijcie sobie kawał historii z LEGO, ale oprócz przypominania sobie historii z LEGO, bądźcie też na bieżąco w nowszych filmikach. Dzięki, do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach. Bye!